Haxo i jego gra to tematy dość kontrowersyjne. Od początku budziły skrajne uczucia. Dziś przyjrzymy się, jak idą prace nad nową produkcją Haxo i jego ekipy. Serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o szatę graficzną, część druga poprawia właściwie każdy aspekt w pewnym stopniu, natomiast najbardziej widać to przy okazji roślin. Rośliny zyskały zupełnie nowe życie. Brzydkie, niewyraźne modele z pierwszej części zostały zastąpione naprawdę dobrej jakości rysunkami w drugiej i muszę powiedzieć, że drzewa w tej części naprawdę bardzo mi się podobały. Jest to duży plus dla tej produkcji i dla grafika, który je narysował. Pewne zmiany dotknęły także modeli postaci. O ile przy mężczyznach są to zmiany tylko kosmetyczne, o tyle w końcu widać różnicę między kobietą a mężczyzną. Kobiety w końcu mają swego rodzaju kobiece kształty, natomiast myślę, że to nadal jest do dopracowania, jednak nie sposób nie wspomnieć, że jest o niebo lepiej niż w części pierwszej. To, na co szczególnie zwróciłem uwagę, to animowanie właściwie każdego aspektu gry. Naprawdę jest bardzo mało rzeczy, które nie posiadały swojej animacji w grze. Jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, dlatego że wszystko wydaje się teraz takie spójne, płynne i zrobiło to na mnie naprawdę dobre wrażenie. Z tego względu ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o szatę graficzną, gra zrobiła naprawdę duży postęp. Dużej poprawy doczekała się warstwa dźwiękowa. Gra dzięki autorskiemu soundtrackowi zyskała nową duszę i prezentuje zupełnie inny klimat niż poprzedniczka. Myślę, że wybór autorskiego soundtracku jest jedną z najlepszych decyzji autora, dlatego że oddaje on świetnie klimat produkcji. Ja rzeczywiście wczułem się w grę, grając w nią i naprawdę bardzo dużo zrobiła tutaj muzyka. Jest ona po prostu klimatyczna, zmienia się dynamicznie razem z tym, co dzieje się na ekranie i ja po prostu wierzę w to, co się dzieje. Jeżeli chodzi o dźwięk, muszę naprawdę pochwalić pieczołowitość, z jaką autor dopracował każdy aspekt dźwiękowy. Tutaj nawet odgłosy chodzenia zmieniają się. Chodząc po drewnie usłyszymy zupełnie co innego niż przemierzając pustynię. To jest taka drobnostka, ale mimo wszystko należy się za to autorowi plus. Ogółem rzecz biorąc, muzykę i aspekt dźwiękowy uważam za największy atut tej produkcji i jeżeli ktoś mnie zapyta, to w tym momencie najlepszy soundtrack, jaki słyszałem, autorski do gry z RPG Makera został wykonany właśnie w tej produkcji. Mechanika autorstwa Haxo zawsze była kontrowersyjna. Zdobywała zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Druga część podnosi poprzeczkę i poprawia dosłownie wszystko. Całkiem udane menu z pierwszej części doczekało się modernizacji. Teraz wszystko jest bardziej intuicyjne. Po najechaniu kursorem na jakąś opcję mamy opis tego, co właściwie chcemy kliknąć i właściwie nie sposób się zgubić w tym menu. Co prawda ma parę braków jeszcze, ale myślę, że to jest do dopracowania i w przyszłości autor nadrobi je. Jeżeli natomiast chodzi o walkę, tutaj sprawa wygląda zupełnie inaczej. ABS, bo taki jest system walki, jest bardzo zręcznościowy, dynamiczny i dostarcza naprawdę dużo zabawy. Jest przy tym wymagający i wyjście z miasta bez paru leczniczych napoi jest tak naprawdę samobójstwem. Za to należy się plus autorowi. Myślę, że jeżeli autor ciekawie wykorzysta całkiem udany system walki, to będzie to jeden z najlepszych aspektów tej produkcji, kiedy ona już się pojawi. Fabuła w pierwszej części była tylko pretekstem do tego, aby przechodzić przez większą ilość poziomów i mordować jak najwięcej bezbronnych zwierząt. Podobnie było z dialogami. Były pisane jakby na odwal, na kolanie i nie widziały pojęcia klimatyczności.
Na szczęście druga część przynosi poprawę. Fabuła, chociaż nadal nie jest jakaś porywająca, przedstawia całkiem spójną historię z logicznym przebiegiem przyczynowo-skutkowym. Także dialogi doczekały się poprawy, widać ją już w pierwszych momentach gry, tak jakby zajmowała się nimi zupełnie inna osoba. Są dość klimatyczne i oddają ducha gry, a także swego rodzaju kulturę miejsc, w których przebywamy. Jak najbardziej progres, chociaż nie mogę powiedzieć, aby było idealnie. Jest lepiej, ale wciąż odrobinę do dopracowania. Poprawy doczekały się także postacie w grze. Nie są już aż tak bezpłciowe jak w pierwszej części. Powiem więcej, niektóre naprawdę nabrały charakteru i można by powiedzieć, że jest to jakaś żyjąca istota. W ogóle świat gry dzięki temu ożył jakby. Można między wierszami dialogów wyczytać części cech charakteru, osobowości, a także pewnej historii i faktu, że te postaci nie wzięły się znikąd, nie urwały się z choinki, tak jak miało to miejsce w pierwszej części. Niewątpliwie zaletą jest także fakt, że nie są już tak bezpodstawnie wulgarne, jak miało to miejsce w pierwszej części. Pomimo, że postaci wciąż wymagają nieco dopracowania, wydaje mi się, że autor zrobił tutaj bardzo duży progres. Pogromca Pustki 2 zostawia po sobie naprawdę dobre wrażenie. Ma on zadatki na bycie idealnym sequelem, poprawiającym grafikę, fabułę, mechanikę, etc., etc. Według mnie jest to jedna z lepiej zapowiadających się produkcji na najbliższe lata, jeżeli chodzi o naszą polską scenę RPG Makera. Jest to produkcja niecodzienna, zapewne zdobędzie znowu zarówno dużo krytyków, jak i zwolenników, jednak jako gra jest zdecydowanie lepszym produktem niż swoja poprzedniczka. Pomimo, że jest to tylko i wyłącznie wersja testowa, już teraz wydaje mi się, że całość jest bardzo spójna i możemy mieć nadzieję, że końcowy produkt będzie na serio niesamowicie udany. Taka jest moja opinia. Możecie się z nią nie zgadzać, jeżeli nie zgadzacie się, to napiszcie w komentarzu. Ja się już z wami żegnam, z tej strony mówił Vlad, no i hejo!